mieszkał w Laskach u sióstr tam, nie, u niewidomych i był jednocześnie miał pod bokiem cały koło Lasek, prawda, cały Campinos i tam był kapelanem w Campinosie i tam sobie wziął bardzo sprytnie pseudonim, miał siostra Cecylia. Myśmy oczywiście nikt nie wiedział imienia i nazwiska prawdziwego kogokolwiek, tylko znaliśmy swoje pseuda. No i zaproponowali mi, spytała mi się któraś kiedyś koleżanka, czy chce iść na rekolekcję, to było w lutym 44, który daje kapelan dla kowców. Ja powiedziałam, że dobrze. No i tam poznałam właśnie na tych rekolekcjach siostrę Cecylię, czyli księdza późniejszego, ale jeszcze nie miałam pojęcia. Oczywiście się z nim od razu pokłóciłam, bo on spytał mi się, czy staram się być codziennie u komunii. Ja powiedziałam, że chyba oszalał, że nie mam czasu. Moją młodszą siostrą mieszkałyśmy razem z mamą i ona była w szpitalu maltańskim. Wracałyśmy zawsze po 10:00, biegłyśmy. Mama zawsze stała z różańcem na schodach, bo już Niemcy od 10:00 strzelali. Ale jakoś chwała Bogu. Ale co to było, co to była za niesamowita konspiracja, kiedy myśmy obie były w tym samym oddziale w AK i nie wiedziałyśmy, oczywiście pierwsza zasada w AK to była pierwsza prawo akowskie, to było morda w kubeł. Nigdy nic nikomu o niczym, więc nawet między sobąśmy nie rozmawiały. Mieliśmy pełne tapczany gazetek, broni jakiś tam i w ogóle udawałyśmy jedna drugiej, udawała, że nic nie wie. Dopierośmy się spotkały tydzień przed powstaniem, jak miałyśmy już rozkaz pójść na nasz punkt sanitarny, na jednym punkcie sanitarnym, na elektoralnym. Siedzę na dyżurze na położnictwie, tu na Poremlowskiej, wieczorem sama mam dyżur, wszystkie te kobiety śpią, nikt nie rodzi, ja czytam zapartym tchem. Zaczął wychodzić Tygodnik Powszechny. I w Tygodniku Powszechnym ogromny artykuł Tadeusza Kudlińskiego o teatrze rapsodycznym. Pierwszy raz w życiu przeczytałam o takim teatrze, no bo rzeczywiście to był pierwszy chyba artykuł o teatrze rapsodycznym, o historii teatru rapsodycznego od 1941 roku. Właśnie te wszystkie tam nazwiska, gdzie była Kotlarczyk, Michałowska, Wojtyła, wszystko to, ci kedryńscy. No przecież to Kedryńscy, bracia Kedryńscy, to oni zaczęli z Wojtyłą. No ja to tak czytam zapartym tchem. Mówię, przecież to jest mój teatr, przecież to jest coś cudownego. No bo ja się tak zastanawiałam po maturze, czy iść do szkoły dramatycznej, czy iść na medycynę. Ale uważałam, że lepiej będę służyła ludziom w szkole, w tym, na medycynę, jako lekarz. No więc to było to. Człowiek był nastawiony na samą szlachetność, więc trzeba było, postanowiłam jednak medycynę. Ale tutaj mnie zafascynował ten teatr. Wchodzimy, Marysia proponuje po jakimś czasie, proponuje mi przy końcu 45, wiesz co, zapraszam cię na dzień skupienia z naszym ojcem. Coś tam, wiesz, bo wszyscy księża w Warszawie się z nas śmieją, że takie ładne dziewczyny, macie jakieś śluby panieńskie, chcecie jakieś szkoły zakładać, za mąż nie wychodzić. Wszystkie wyjdziecie za mąż, będziecie swoje dzieci wychowywać. Tylko jeden ksiądz się z nas nie śmiał. Myśmy go prosiły, żeby był naszym ojcem duchownym. Nie powiedziała jego nazwiska, mnie to nie interesowało. Ale wchodzę tam do tej, gdzie miał być ten dzień skupienia u jakichś sióstr na Pradze. Marysia otwiera drzwi i mówi, proszę ojca, chcę ojcu przedstawić naszą różę. Ja widzę, moja siostra Cecylia siedzi. Moja siostra Cecylia zobaczyła mnie, wstała, wyciągnęła ręce i mówi, róża, to i ty zwariowałaś i idziesz z nami? No i tak już wsiąkłam. Napadają na nas Świeżaski, Stefan z Maryś i inni profesorowie. Róża, co ty robisz na kulu? Nie trać czasu na uniwersytecie. Przecież masz talent, iść do teatru. Ja mówię, no ja marzyłam o teatrze rapsodycznym, ale to jest Kraków, ja nie znam nikogo, ja nie wiem, ja nie znam nikogo w Krakowie. Na to Świeżascy od razu. My cię zapraszamy, będziesz u nas mieszkać. Ja mówię, no bardzo wam dziękuję. Róża, zostaw kul, przyjeżdżaj do. Ja mówię, nie, wolno, nie, ja nie z tych. Jak coś zaczęłam, muszę skończyć.
No i zrobiłam to magisterium na Kulu. Przyjechałam do Krakowa. Poszłam na Lorda Jima, do Teatru Absurdycznego. To był zachwyt. Przed teatrem czekam na kogoś z nich. Wyszła jakaś wysoka blondynka. Ja mówię, bardzo panią przepraszam, czy ja mogę pójść do pana, do dyrektora? A po co pani chce iść do dyrektora? Bo chciałabym się dowiedzieć, że chciałabym być aktorką Teatru Rapsodycznego. Pani z tą dykcją, chyba pani żartuje. Chyba pani żartuje. Więc ja mówię, no, ja bym chciała, oczywiście, że jak nie mogę z tą dykcją, to nie mogę. No, no to niech pani idzie ze mną, jedę pół Krakowa na piechotę, to niech pani idzie ze mną, to pogadamy. Więc ja biegnę przy Jance, Janka, zapomniałam. Biegnę przy Jance, ona mnie egzaminuje. Proszę powiedzieć drzwi. Ja mówię drzwi, a dno. Proszę powiedzieć strzelać. Ja mówię, zaszeleściłam, strzelać. A proszę pani, to co pani chce iść do Teatru Ostatecznego? Jak pani w ogóle mówić się potrafi po polsku? Więc ja byłam już rozdeptana, pluskwa przy tej Jance, biegłam. Wiedziałam, że nic z tego w życiu nie będzie. No i zrobiła mi tak parę tych. No i pamiętam, że doprowadziłam ją. Potem łaskawie powiedziała, no od 9 rano pani może przyjść do dyrektora, porozmawiać z Danką Michałowską, z dyrektorem. I tutaj miałam podwójne spotkanie. I ksiądz Karol Wojtyłow był przyjacielem Stefanów Świeżackich. No i oczywiście był wtedy, ja się dowiedziałam, w teatrze, myśmy byli na Warszawskiej 5, to był taki prymitywny, jakiś chyba nawet to był parafialny dom, parafialny taki, jakiś teatrzyk taki, znaczy scena i widownia. I tam to był początek Teatru Absurdycznego i słyszałam, że obok nas, na Warszawski 1, jeden z twórców Teatru Absurdycznego, ksiądz Karol Wojtyła, jest wikarym. Znaczy słyszałam już o nim. I pamiętam któregoś dnia, a jednocześnie dyrektor budowaliśmy nowy teatr, to się nazywało wtedy Bohaterów Stalingradu, czyli Starowieśl na 21. I to już było prawie zbudowane i dyrektor prosił księdza Karola, żeby pobłogosławił. Oni oczywiście mówili do niego Lolek. Ja nigdy w życiu nie powiedziałam do niego Lolek, bo ja go znałam jeszcze jako księdza Karola. I powiedzieli, że będzie poświęcenie, w nocy oczywiście, ale że trzeba tam zrobić porządek. Danka Michałowska mówi nam, słuchajcie, jutro nie przychodzicie do teatru, tylko wszyscy idziemy sprzątać naokoło teatru. Naokoło właśnie tego nowego naszego teatrzyku na Starowiśli 20, na Bohaterów Salingradu 21. No więc wszystko w fartuchach przyszło. Chłopcy byli przy taczkach, my przy łopatach i przy grabiach. Rzeczywiście niesamowity na brud naokoło teatru i pracujemy. Nagle na Starowiśl wjeżdża samochód, duży ciężarowa platforma i na platformie stoi jakiś robotnik. Sławek Wojtmierz Turcha i mówi, o popatrz się, to jest Lolek, to jest nasz wikary. Usłyszał, że on z dyrektorem często rozmawia. Usłyszał, że my będziemy dzisiaj sprzątać i powiedział, że nam naokoło teatru, powiedział, że nam pomoże. I popatrz się, przyjechał ciężarówką, wziął najgorszą robotę. Widzisz, on będzie stał na tej ciężarówce, na platformie, my będziemy mu znosić śmieci, on będzie je rozkładał na tej ciężarówce. No i rzeczywiście, i mówi tak, słuchaj, wiesz, to chyba jedyny w Polsce ksiądz. Pomyśl sobie, że on jest wikarym, ale on już jest doktorem filozofii i doktorem teologii w Rzymie skończonym. Więc jak już słyszałam, pierwsze to było moje zetknięcie właśnie z nim. Jasia Damski mi mówi, wiesz, Lolek mnie prosił, wiesz, bo on nas prosi, żeby mu pomagać z młodzieżą, bo on teraz nie ma czasu. I Lolek prosi, żeby mu pomóc. Ja mu zrobiłem
misterium na Boże Narodzenie. Przepraszam. Ja mu zrobiłem misterium na Boże Narodzenie z młodzieżą, ale on prosi teraz, żebyśmy mu pomogli zrobić misterium na Wielkanoc, wielkanocne misterium. Może byś tak zrobiła mu? Ja już się napracowałam na Boże Narodzenie, to może ty mu pomożesz na Wielkanoc. No więc poszłam do księdza Karola. Pytam go się, jak on sobie to wyobraża, co on chce z tą, żebym ja to z tą młodzieżą zrobiła. Więc on mówi, że właśnie myślał nad tym, że jest taki znakomity tekst francuskiego katolickiego pisarza, oczywiście nie pamiętam, na temat właśnie Wielkanocy. Że dziennikarz francuski chodzi z mikrofonem po Paryżu i pyta się ludzi na ulicy, kto dla ciebie jest Chrystus? A czy kto to jest dla ciebie ukrzyżowany? Dlaczego Chrystus był ukrzyżowany? Co ty wiesz kto to jest zmartwychwstały? I takie pytanie na temat Chrystusa, właśnie zmartwychwstałego, po Paryżu chodzi ten. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest bardzo zdolny ten i dziennikarz, i ten pisarz. I widziałem, i mówi mi ksiądz Karol, widziałem tą książkę w bibliotece u Stefana Świeżas, u profesora Stefana, więc ta on na pewno pożyczy. No to ja przychodzę do domu i proszę go, czy on mi pożyczy. On powiedział, ach, to dla księdza Karola wszystko. Wyciąga w tej swojej bibliotece, to wiesz, Stefan Świeżacki, nie macie pojęcia. Każda książka to było cudo, ta oprawa, to w ogóle. No więc na tej samej, na jednej półce, tylko w tej samej wielkości, tak samo oprawione, a to skórka czerwona, a tutaj. No więc daje mi jedną z tych książek, to właśnie oczywiście ta, tego tłumaczenie bardzo dobre, tego francuskiego dziennikarza. No i ja mi się ten tekst podoba, no i zaczynają się tam próby z tą jego młodzieżą. On od czasu do czasu przychodzi, słucha, kiwa głową, dzień, dobrze. I zrobiliśmy mu tam na tę tą młodzieżą, wszystko się podobało, bardzo to było udane. Potem oddaję tą książkę, Stefan, wkładam to miejsce, tą książkę. Na drugi dzień Stefan przychodzi, ja mu opowiadam, że tak się udało i to nawet byli chyba na tym, zaprosiłam ich. I wyjmuje tą książkę, otwiera ją. Zamienia się w słup soli. Róża, coś ty zrobiła. Ja się orientuję i mówię, no, bo to był mój egzemplarz reżyserski. Co ja tam zaznaczałam, ale ołówkiem i to wszystko wytarłam gumką. I starałam się bardzo delikatnie pisać. Wiecie, gdyby nie miłość do księdza Karola, to bym tego barbarzyńcę róże bym chyba wyrzucił z domu. Straszne oburzenie i awantura o ten list biskupów do niebiskupów niemieckich, że zdrada, że to tamtam. Ktoś mi opowiada z Krakowa, że jak sobie kardynał z ludźmi dał radę, pełna katedra, pełny plac ludzi, którzy tylko czekają. Jak to zrozumieć? I kardynał mówi im tak: moi kochani, a może mi powiecie, w jakim celu 1000 lat temu Polska, my, nasi pradziadowie przyjęli chrzest? Przyjęli chrzest, to znaczy wiarę katolicką. Możecie mi powiedzieć, w jakim celu? I w jakim celu 1000 lat temu nasi prapradziadowie nauczyli się mówić Ojcze nasz? I od 1000 lat mówimy, nauczone od naszych praprapradziadów Ojcze nasz i mówimy odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy Niemcy są nasi winowajcy, czy nie? Są. Czy mamy im odpuścić? O co my się modlimy? O co prosimy Boga od 1000 lat? A więc jeśli uważacie, że jeśli nie chcemy, no to w takim razie przekreślamy nasz chrzest i nasz Ojcze nasz. To po co kłamiemy od 1000 lat? Kardynał zawsze się tam zatrzymywał u nich, jak przyjeżdżał, jechał do Rzymu, przyjeżdżał do Warszawy, u nich się zatrzymywał. I ostatnie jego, jak już jechał na konklawę, siedzi. Aha, stoi z matką na dole schodów, mają iść na górę, schodzi, przedszkolaki schodzą.
I taki czteroletni przedszkolaczek staje 3 stopnie od końca, czyli ma buzię w kardynałem i wyciąga nogę i mówi tak: zawiąz mi buta. Znacie to. Proszę mówić. Zawiąz mi buta. No i kardynał się uśmiechnął, schylił się, zawiązał buta, bo siostra mu powiedziała na górze schodów: masz rozwiązane sznurowadła, za chwilę się potkniesz i wywalisz. Zawiąż sznurowadła. No, on tak przykurztykał, ale zobaczył godnego człowieka przed sobą i zaraz rzucił rozkaz. Więc to był ostatni, jak ja mówię, ostatni działanie duszpasterskie kardynała Wojtyły na Polsce przed wyjazdem na konklaw. Przychodzi ojciec z gazetą, a w ogóle my codziennie prosimy: ojcze, wybierzcie już papieża, jakiegoś Polaka, wybierzcie tylko dlaczego, że tego Włocha. A ojciec mówił: moje dzieci, nie nućcie. Włosi, my wiemy, co mamy robić. Przecież zawsze, już ileś tam 4 czy 500 lat temu był ostatni papież, nie Włoch, to były tylko wojny, awantury, wtrącanie się obcego państwa w Watykan, także to same dla kościoła było zawsze nieszczęście, obcy papież. Trudno, to jest tak, jest tradycja i dobra tradycja musi być Włoch. A my tylko... Więc ostatniego dnia ojciec przychodzi, uśmiecha się i mówi: no, mam dla was dobrą wiadomość. Wyciąga jakąś gazetę, pamiętam, to był jakiś tygodnik polski z Londynu, w którym mówi tak: tu jest najlepszy artykuł, jaki czytałem, jaki chyba na temat konklawy. I pisze tak, że my wszyscy zapominamy, że na konklawę główną osobą jest Duch Święty i że to on wybiera papieża, że kardynałowie są tylko pionkami jego. A Duch Święty to jest taki święty, który lubi rzeczy stawiać w kościele do góry nogami. Że jak już jest w kościele wszystko takie niby uładzone, takie porządne, każdy siedzi na swoim miejscu, w swoim fotelu i Duch Święty przychodzi i mówi: tr, 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 wszystko do góry nogami, wywraca jak domki z kart. Wszystko do góry nogami. Wszyscy mówią: koniec kościoła! Tak jak zawołał święty Ambroży, kiedy Huny podeszły pod Rzym i niszczyły Włochy. Koniec kościoła. A to był dopiero początek kościoła. I tak Duch Święty tak działa w kościele, że czasem do góry nogami wszystko wywraca po to, żeby coś nowego stworzyć, nowego, promiennego i naprawdę jakieś odrodzenie kościoła. Podobno jedyni Polacy na placu Świętego Piotra wtedy się modlili, czyli mówili różaniec. A Włosi gadali, Francuzi gadali, wszystko gadało. No więc my mówimy cichutko różaniec. W pewnym momencie hi, 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 cały plac zaczyna chichotać. My głowy się podnosimy, podnosimy głowy. Na najwyższym balkonie Muzeum Watykańskiego stoi widzimy cztery postacie ludzkie, którzy powiewają olbrzymim białym prześcieradłem. W głowie robi mi się film. I klękam na placu Świętego. Ja dopiero potem zauważyłam, że byłam na klęczałam na placu. Po prostu się tak zapadłam na plac Świętego Piotra z głową przy kamieniach i mam film. Wszystkie nieszczęścia, przegrane bitwy, przegrane wojny, wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na Polskę. Klęski, potem rozbiory, niewola, 123 lata niewoli, niewola taka pruska, rosyjska, austriacka, niewolę. I potem po wojnie, 20 rok wojna. Ale nawet nie widzę to jako zwycięstwo, tylko jakieś straszne. I mam w sobie tylko jakieś straszne nieszczęścia i tyle ludzi w niewoli, no potem Katyń, przypomina mi się Katyń. Boże, ostatnia wojna, Boże, Niemcy. Sowieci, Katyń. I wiesz, i przy tym wszystkim cała Polska się modli. Ci wszyscy
Wszyscy ci ludzie się modlili. Umierając się modlili. Mordowani się modlili. Wszystkie te żony, te matki, te dzieci tych zamordowanych, wszystko tych zabitych, cała Polska się modliła. I na rękach męki, cierpień, przegranych, zabitych, niewoli, powstanie warszawskie. Oczywiście od razu mam w głowie potem. I potem się włącza nitka mojego życia. Nitka mojego życia, i to wszystko jest jedno wielkie, straszliwe nieszczęście, mówiąc po ludzku, ale to wszystko jest nasiąknięte modlitwą. I ta męka Polski, Polaków i modlitwa wyniosła tego Polaka na Ojca Świata. I mam w głowie tylko jedno, że ta cała męka Polski i Polaków przez 1000 lat była potrzebna, żeby wynieść tego Polaka, zrobić, uczynić z tego Polaka, wychować tego Polaka na Ojca Świata. A ja się wtedy ocknęłam, że mam całą twarz zaryczaną i że mam głowę na kamieniach świętego Piotra. I powoli wstaję. I znowu słyszę, tutaj ci Francuzi pyskują, że ta kultura polska, tego niekulturalnego narodu, ci Włosi jeszcze się, jeszcze śmieszne, bo ja wstaję taka zaryczana, a te Włoszki już rozmawiają z dzidką, są do nas zwrócone. Jedna Włoszka do dzidki mówi, a dlaczego ona płacze? A dzidka mówi, bo ona dobrze znała kardynała. Kardynała Wojtyłę. Bisogna essere contenta, non piangere. Trzeba być zadowolonym, trzeba być szczęśliwym, a nie płakać, jak macie papieża Polaka. I ja wtedy zaczęłam po prostu, łzy mi lecą ciurkiem, ale ja zaczynam się śmiać, bo sobie uświadamiam, że Włoch, jak jest szczęśliwy, to tańczy, skacze, klaszcze, a śpiewa. A Słowianin płacze. Mówię, to jest normalne, ale ja im tego nie wytłumaczę. Dlaczego ja się do nich się w tej chwili śmieję, tak mnie rozśmiesza to, że oni mi każą essere contenta non piangere. Ale ja ryczę ze szczęścia i z tego niesamowitego przeżycia, tego zrozumienia, co się stało dla Polski. Słyszymy tylko. L'Osservatore Romano, edizione straordinaria, L'Osservatore Romano. No więc biegniemy, żeby zdobyć jakieś Osservatore Romano. Oni mieli cały numer przygotowany, tylko z pierwszą stroną i mieli wszystkie fotografie kardynałów i życiorysy kardynałów przygotowane w Osservatore Romano. Jak tylko i mieli pierwszy telefon od nich, od razu poszedł kardynał Wojtyła z jego życiorysem na pierwszą stronę L'Osservatore Romano i od razu chłopcy wybiegli na plac świętego Piotra. Ludzie się rzucili, my też, ale mowy nie było, ale oczywiście, jak to Polacy, zawsze mają szczęście. Jakiś bardzo wysoki ksiądz, Polak, ale chyba miał za 2,10 m, mówi, chcecie L'Osservatore? Dobrze. Przechylił się nad Włochami, nad głowami tych wszystkich Włochów, wyciągnął rękę i mówi, a ile chcecie? No to każda z nich powiedziała, ja cztery, ja trzy, ja pięć. Więc poprosił, nie wiem, o 20 egzemplarzy Osservatore Romano, podali mu natychmiast temu księdzu cały plik i on rozdał nam. Ja pamiętam, że siadłam na kolumnadzie Berniniego, na tym kwadratowym, od podstawie kolumny Berniniego i pierwszy Osservatore Romano z kardynałem Wojtyłą Giovanni Paolo II zaadresowałam. Pani Danuta Michałowska, Kraków. Widzimy, no to cały plac zaczyna klaskać. I on, jego sławny, Sia lodato Gesù Cristo. Robi się cisza na placu. Od 300 lat nikt we Włoszech nie powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nagle ktoś to powiedział.
Nikt na placu nie wie, co odpowiedzieć. O, podchodzi najpierw ojciec z kardynałem Martini i mówią i poddają sempre sia lodato. Co mają odpowiedzieć, jak będzie pochwalony? Jak ten powiedział sia lodato Gesù Cristo i cisza, i dosłownie było sykanie, gwizdy na placu, bo nikt tego nie wiedział, co z tym zrobić. I w tym samym momencie ojciec z tym Martini podchodzi do mikrofonu i woła sempre sia lodato. No i wtedy dosłownie tak jak komary księża, jacyś jakieś zakonnicy, tak zaszumiało troszkę na placu sempre sia lodato, ale zaszumiało. Na to podchodzi Felici groźnym głosem dyrektora anstaltu i rzuca rozkaz. Adesso la benedizione. A na to ojciec spokojnie, papież powiada do niego, voglio parlare, chce mówić. A na to Felici rzuca drugi rozkaz. Czekaj, jak to jest po włosku, nie ma zwyczaju. Nie pamiętam. Jak, nie, rzuca po włosku rozkaz, bo nie ma zwyczaju, mówi. Papież nie przemawia w tym momencie. Ale nasz papież się nie dał steroryzować kardynałowi Felici, tylko spokojnie zaczyna swoje cudne przemówienie. Widzę, że nasz biedny papież ma ochotę płakać. On w ogóle, zanim powiedział, niech będzie pochwalony, to miałam ochotę, że się rozpłacze. Ale no, potem wziął się w garść i już jasnym głosem mówił dalej. I teraz mówi te swoje cudne przemówienie, że i tutaj w pewnym momencie cały plac zachichotał. Hi, hi, ha, ha, ha. Ja mówię, dzitkę szarpie, mówię, co się stało? A dzitka mówi, pomylił się, potem ci powiem. No to trzeba umieć perfekt. On mówi perfekt po włosku, już potem się nauczył, ale wtedy mówił dobrze, ale właśnie robił takie błędy. Włoski język to jest śpiew. Nie wolno, żeby jak jest w Duchu Świętym, że kardynałowie w duchu, papież powiedział nel spiritu santo, a jak jest, samogłoski się zaczyna, ze spółgłoski słowo spiritu, da s, to nel musi dostać o, nello spiritu santo. I tutaj Ojciec Święty pomylił się, powiedział, ale takie głupia, znaczy mała pomyłka. Powiedział nel spiritu santo, od razu zachichotał cały plac. I wtedy Ojciec Święty, ten cudny jego uśmiech, i powiedział im, kiedy będę mówił w waszym języku, przepraszam, w naszym języku, a zrobię pomyłkę, to zaraz mnie poprawcie. I na to cały plac ha, 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 i zaczął klaskać. To było pierwsze uroczyste przyjęcie Ojca Świętego. To był triumf Ojca Świętego, to jego, bo dosłownie powiedział tak jak brat do brata, kolegi do kolegę. Jak się pomylę, to mnie popraw. Więc to było cudne. I to powiedział takim tonem swoim, takim zwykłym. I to nie papież przemawiał, tylko powiedział brat do brata, kolega do kolegi, przyjaciel do przyjaciela. Jak się pomylę, to mnie popraw. Kiedy mówię w waszym języku, o przepraszam, w naszym języku, bo już jestem wasz, to mnie popraw. Więc oni to przyjęli cudnie. Dosłownie to był triumf, pierwszy triumf Jana Pawła, to był to jego powiedzenie, to mnie poprawcie. Kiedy się pomylę w waszym, przepraszam, w naszym języku, to mnie poprawcie. No więc cały plac zaczął, to już zaczął triumfalnie klaskać i śmiać się, ale klaskać. To był śmiech radosnego przyjęcia tego człowieka za swojego. I po chwili no więc powiedział, a słuchajcie, jak skończył, to już miał cały plac w kieszeni.